Chciałem przedstawić Państwu informację o tym, że powróciliśmy do współpracy z panem posłem Dornem. Zawiązana została umowa polityczna między Prawem i Sprawiedliwością, a właśnie panem posłem Dornem, dotycząca współpracy zarówno w Sejmie tej kadencji, jak i w Sejmie przyszłej kadencji. Otóż w tym roku dobiegającym końca zdarzyło się bardzo wiele wydarzeń, w tym wydarzeń tragicznych. My jako Prawo i Sprawiedliwość doszliśmy do wniosku, że są sprawy ważne i są sprawy ważniejsze. Zdecydowaliśmy, że należy wykorzystać doświadczenie pana Ludwika Dorna, jego wiedzę do tego, żeby nasz głos, nasz Prawo i Sprawiedliwości i pana marszałka Ludwika Dorna brzmiał donośnie, jeśli chodzi o recenzowanie gnuśnego rządu premiera Donalda Tuska, jeśli chodzi o też tworzenie alternatywy wobec tego, co się w naszym kraju dzieje.